Panie marszałku, panie ministrze, tylko krótkie pytanie. To był temat, który zdominował dużą część komisji. Dlaczego te przepisy dotyczące generalnie spraw banków, resolution w ustawie o dodatku węglowym? Było to wielokrotnie wyjaśniane, powtarzam, projekt ustawy jest częścią tarczy antyputinowskiej i wzmacnianie stabilności instytucji sektora finansowego również jest częścią tarczy antyputinowskiej. Nie możemy w ekstraordynaryjnych czasach nie stosować ekstraordynaryjnych rozwiązań, które są zgodne z prawem, a wzmocnienie stabilności funkcjonowania instytucji zarówno państwowych, jak i finansowych jest działaniem zgodnym z działaniami antyinflacyjnymi, antyputinowskimi. Dziękuję bardzo.